Wieczór ze Słuchowiskiem. Zapraszamy do wysłuchania radiowej wersji powieści Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka w roli tytułowej Halina Mikołajska, która w tym miesiącu obchodziłaby swoje 90. urodziny. Partneruje jej Stanisław Zaczyk. Nagranie pochodzi z roku 1969. Widać pani zapomniała, że pani starsza miała przyjść. Wyszła, nic nie mówiła. Haro, pogoda ładna, to pani pobiegła se gdzieś z samego rana z panią Mirą. W aleje, czy do jakiej tam Europy? Jak to młode panie. Proszę wracać do kuchni. Jak zadzwonię, to Sabina poda mi herbaty. Zapomniałam, że pani miała dzisiaj iść do szkoły Zbyszka, rozmawiać z wychowawcą. Niech pan pobuja mojego buja, aleluja, aleluja. Halo? A na nic. Czego? Nic, ja tylko przyszłam, że może pani starsza prosi herbaty. No proszę nie przeszkadzać. Pani właśnie przeprasza, że się spóźniła. Musi czekać na tego wychowawcę. A, właśnie, właśnie. Halo, halo? No dobrze, halo. Czego chcesz? Jej nie ma. A, to ty? A tak, tak, ja. Więc co z tego? Niemiła niespodzianka. Wolałbyś przed córeczką skargi na mnie roztaczać. Co ty? A cicho bądź. Dobrze wiem, jaki jesteś. Przyjdź tu zaraz. Zaza, na obiad? Nie na obiad. Tylko właśnie zaraz. Getry gotowe. A ty czego tu? Nie. Jak to czego? A ktoś mi kazał natychmiast przychodzić? To nie ty? Krzyczałaś na mnie przez telefon? No cóż ty zaraz. Nie można zażartować? No chodź już, chodź. Jedna gotowa, drugą kończę. Tak. No. No i jakże się czujesz? Jak ja się mogę czuć? Człowiek na starość tuła się po obcych ludziach. A swoi nawet nie zainteresują się, co z nim jest. A, i córeczka. Przychodzisz, a ona i nie myślała na ciebie czekać. No to umówiłaś się z Martą. To znaczy, że ona zaraz przyjdzie. A nic nie znaczy. Wcale nie znaczy. To tylko znaczy, że coś chlapnęła jęzorem i myślała o czym innym. A, o, ład. Dzieci Władysiów bardzo podrosły. Miłe dzieci. Uczuciowe. Jadwiga uważa, że najlepsza higiena dla dziecka to czułość. U nich w domu... Raj, to... co? Nie to. To było u nas. Tran, gimnastyka, słone kąpiele, spacery, lekcje języków. Ale przecież opłaciło się. Sam powiedziałeś, syn zrobił karierę. Której ty... Ty o mało nie zwichnęłaś. Przypomnij sobie Rzym. Ambasador, goście zagraniczni. A ty zaczynasz te swoje impertynencje. Aż to był piękny wieczór. Zagrałam im legendę Wieniawskiego. Fontanna di Trevi. Ciekawam. Czy mój pieniążek jeszcze tam błyszczy na dnie? A ostia antyka, jakież to cudo. Zapach alg, no cóż. Ładyś już takich rzeczy nie zauważa. Szczęście rodzinne, żoneczka ukochana, liczna i zacna familia. A, przygarnął się do trzutki.
Już nie pora być farysem. Teraz pieluszki, garnuszki, racuszki. Trzeba polubić chlebek. Elciu, Elciu, człowiek jest przecież stworzony dla rodziny. Ależ czyż wszyscy mają być tacy przeklęci jak ja? Owszem, chlebek, dobra rzecz, tylko że w lesie ładniej pachnie. O, chodź tutaj. Przymierz te wetry. A, jakie piękne. Ach, jak pięknie, doskonale pasują. A, wcale nie doskonale. Tu jeszcze na lytce muszę nadrobić. A, tak niby kochasz dzieci, a przypomnij sobie, co ty chciałeś ze swoją ulubioną córeczką Martą zrobić? Miała przecież sadzić rzepę. Co, może nieprawda? Elciu, Elciu, ja tylko chciałem. Chciałem. Czy ty potrafisz coś chcieć? A ty dawniej nie lubiłaś Marci. Nie lubiłam? No to chyba ty najlepiej wiesz dlaczego. Bóg mnie świadkiem. Ja nigdy nie szemrałem, że nie masz tego dziecka za swoje. A później prawdziwie zbudowany byłem twoją macierzyńską sumiennością. Tak. Każdemu do oczu stanę i zaświadczę, że tę córkę, do której serca nie miałeś, wychowałaś staranniej niż niejedna najtkliwsza matka. Tak. Masz rację, nie lubiłam ja tego twojego dziecka. Tak. Nie lubiłam. Ale potem polubiłam. Bo to była pomyłka. To dziecko nie jest twoje. Ja zostałam pomszczona. Cóż to znowu? O jakiej pomście mówisz? Przypomnij sobie dobrze tamten wieczór. Tamtą noc. Cóż to pragnąłeś wtedy we mnie zabić? Za co mnie zmaltretowałeś bezbronną? Przeciw czemu splodziłeś Martę? Ja ci przypomnę. Wróciliśmy z cmentarza w 10. rocznicę śmierci syna, Kaziuczka. Ty poszedłeś na sesję do szkoły, ja zostałam w domu. Tak. Powiedziałaś do mnie, nie siedź tam długo, mizerny jesteś, będę na ciebie czekał. A jeszcze powiedziałaś, musisz dbać o swoje zdrowie, Adasiu. Może i powiedziałam, ale myślałam o czym innym. Allegro non troppo z koncertu de Dur Brahmsa. Miesiąc przed tym Issei grał go w Moskwie. Myślę, zagram czy nie zagram. Wydobyłam skrzypce z pudla. Księżyc. Noc roztopiła ludzi, sny i nic, tylko muzyka i Kazio, ten mój śliczny, umarły. A nie wiem, jak długo grałam. Wszedłeś, powiadasz, uspokój się, Ewelino, nie można ciągle żyć przeszłością. Trzeba wreszcie stratę Kazia przeboleć. Uspokoić się. A dlategoż ja i gram, żeby się uspokoić. A ty co, pożałowałeś? Krzyczysz, nie po to tu jesteś, żebyś mi grała po nocach. Do diabla z twoim Brahmsem smyczek mi wyrwałeś. Przeciwko muzyce splodziłeś swoją córkę. Czy miałam ją kochać, tę strzygę naslaną na zgubę mojej duszy? O nie. Ja muzyki nie zdradziłam. I wiesz co? Mnie za to nagrodzono. Marta ma głos, którym można wyśpiewać najpiękniejszą muzykę. Życie Marty jest moje, nie twoje, Adamie. Co ty dziś? Co w ciebie wstąpiło? Zachowujesz jak nie człowiek opętana, czy co? Nie no, wróć! Ja tego żądam, Adamie. Moja Elciu... Uspokój się. Przecież ty sobie zaszkodzisz. Władyś mi opowiadał, że doktor ten, jak jego tam, ten w Królewcu, najwięcej przed irytacją przestrzegał. A on tam u nich sława.
Przymierz drugą getrę. A owszem, owszem. Zaraz przymierzę. O, jak dobrze leży. Dziękuję. Proszę o rączkę, mamusieczku. Prawdziwie łaskę wyświadczyłaś. Mnie już tak nogi marzną i no ja wiem, że nasza mamusieczka ma złote rączki. A kiedyż to zaczęłaś robić te getry, co? 3 dni temu. Jak pięknie zrobione. Nie żadne 3 dni, tylko 2 tygodnie. A zresztą nie o zręczność tu chodzi, nie o robotę. O co innego chodzi? A to może ja od razu włożę obie. A naturalnie zaraz włożę, skoro mamusieczka pozwala. Kiedy mnie ciu, naprawdę boli, jak tylko schylę się. Zaraz boli, to czegoż tu się śmiać? Ale co ty robisz? Więc tylko getry? Więcej nic? I no jak ty je wkładasz, te twoje palce? To są jakieś patyki. Takie same tempo jak ty. Ja nie rozumiem. Ja nigdy nie widziałam takich głupich, niepojętnych rąk. Puść! Wiem, że moje ręce to nie ręce Michała. A cóż można wypracować takimi rękami? Przecież ty chleba nigdy nie umiałeś ukroić. No, głodna chyba nie byłeś? Nigdy. Ani ty, ani dzieci. No, głodna. Czy ja nie byłam głodna? A jeżeli nie byłam, to czemu? Kto lekcje dawał? Kto szył po nocach? Przyjdzie jesień, chłód, wiatr. Policzki kostnieją już w bramie. Paniulki rozsiadają się po domach, konfitury jedzą, czajok gorący popijają, a ja z jakąś niemrawą mużyczką zakutana po nos z klatki na klatkę biegam, żeby prosto z galarów od razu na rzece po najtańszej cenie od hurtowników jarzyn owoców zakupić na zimę. A potem stój jeszcze i marznij, pilnuj mężowskiego dobra, dopóki do piwnicy nie zniosą. A na zegarek popatruj, żeby na lekcję się nie spóźnić. I tymi od zgrabialymi paluchami dobrze uczniowi picikata pokazać. A gimnazistów na stancję kto trzymał? Kto suknię 100 razy przerabiał? Kto? Słyszałem 1000 razy. No dobrze. Pracowałaś i chwała tobie za to. Ja także do góry brzuchem nie leżałem. Dlaczegoż tu tak burzyć się? Zdrowie było, praca była i Bogu dziękować. Bogu? Ty znów ze swoim Bogiem. Bóg dał, Bóg wziął, co? Już nie pamiętasz? A ci co przypomnę. Kaziuczek leży w rozprażonej pościeli i dyszy. Buzia tak rusza się jak u rybki. A ja przy łóżku na ziemi. Już nie klęczę i nie siedzę. Sama nie wiem, jak na tej ziemi trzymam się. Chciałabym dziurę sobą całą wyłamać w podlodze i zapaść się. Zapaść choć w piekło. Żeby już nie czuć, nie wiedzieć, nie myśleć. I tego żalu okrutnego, krwawego nie mieć o krzywdę tego dziecka. I konsylium było, i operacja była, i profesor z Moskwy sprowadzony, i gardziołko podlecy przecięli, tracheotomię zrobili, i nie ma nadziei. Kaziuczek leży, oczki coraz głębiej podchodzą pod czoło, przewracają się, bieleją. Ja widzę to wszystko. Ja nic nie mogę. A ty? Ojciec, ja do ciebie Adam, ratuj dziecko. Deski, proch będę całować, po którym chodziłeś. A ty? A cóż ty mnie na to? Głowę, tak ot. Po faryzejsku, jak teraz zwiesiłeś, mówisz: spokoju, Ewelino, spokoju. Trudno, miła moja. Bóg dał, Bóg wziął. Nie w mocy ludzkiej sprzeciwiać się Bogu. Ot, co ty powiedziałeś mnie, ojciec? Bóg wziął. Wziął. A maleńki leży tu, cały gorący i dyszy. I czeka od ciebie pomocy. A ty oddajesz go Bogu.
Dla ciebie on już stracony, już wzięty. Zbuju, cierpliwy zbuju, świętoszku, toż przecież przez ciebie ta choroba była. To czyjże, iż Jasik Felczer w sypialni masował, a dziecko stoi obok i śmieje się, tatusiowi klapsy dają. A z fartucha tego Felczera zarazki dyfterii sypią się jak kły. Bo onże dezynfektor miejski. To któż jego sam do domu na zgubę rodzonego dziecka sprowadził? A potem Bogu żywego oddaj. Jebelno. Kto to taki? A może i umyślnie? Umyślnie, tak. Umyślnie, bo ja świata za tym kaziem nie widziałam. Co? W ten czas umyślnie. Milcz, przestań, bo zabiję. To zabij. Owszem, zabij. Może właśnie należy dzisiaj mnie zabić. Tyle lat mordowałeś, nie potrafiłeś zamordować, może dzisiaj się uda. O, ty. Mnie słabo. Ty. Chciałeś mnie zabić. Co to robi? Daj stopy, rozetrę. Dosyć, bo... Prawda, te moje patyki. Przynieś z kuchni gorącej herbaty. Sabiny nie puszczaj tu. Zatelefonuj. No Władysia, niech przyjdzie zaraz. Halo, słucham. Czy to Władzio? Tak. Chodźże, mój kochany, czym prędzej, matka prosi. Dokąd, do Marci? Tak, do Marci, tak. A stało się coś? Nie, tylko koniecznie, prosi, zaraz. Dobrze, już przychodzę. No i... Jakże ja będę pić? Przecież nie usiądę sama. No to dobrze, Ryciu, dobrze. Zaraz. Podniosę cię. No. Już dobrze. Chciałeś mnie zabić. No. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry. Dzień dobry, Władysiu. Jak się mama czuje? Czy to migrena? Przechodzi już? Jak ciężko. Władyś. Słucham, mamo. Czy ciebie nie gniewają sufity? O. Czasami człowiek ciskałby czymś w te wszystkie daszki, przegródki. Chce się nieba nad głową. Co ojciec nagadał tobie przez telefon? Mnie nic nie jest. Tylko, że chcesz nas zobaczyć. Więc z radością przybiegliśmy. Ale ty pewnie wyobrażasz sobie, że ja nic nie rozumiem. Z radością. Czy ja nie wiem, że nikt nigdy do mnie nie przybiega z radością? A tam nad sufitami... Kiedy przyjdzie czas, także powiedzą, może tu nie ma miejsca dla cudzoziemki. Aha, może. Cudzoziemki? A ona nie wie. Kiedyś w Berlinie powiedzieli tak o mnie. Eine Fremde. Bo ze mną wszędzie tak. Gdzie tylko się nie ruszyłam, zawsze o mnie mówiono cudzoziemka. Za granicą nic dziwnego, ale w kraju. W kraju. W kraju. A gdzie on jest, ten mój kraj? Taka na rogu. Nie chodziłam do cerkwi, tylko do kościoła. Koleżanki, kiedy poprzedł korytarzem, odsuwały się ode mnie. Polaczka. A w kościele kazania były po francusku i nikt na mnie jak na swoją nie patrzył. Do Warszawy przyjechałam. Powiadają, Moskiewka. Akcent kacapski i śniada jak diablica. W Petersburgu warszawska barśnia.
Nad Wolgę mąż zawiózł. Grafinia ze stolicy, artystka. Teraz na starość do Warszawy z powrotem. Znowuż to samo. Pani z Kresów czy z Rosji, bo od razu poznać obca. Zawsze i wszędzie tak. Cudzoziemka. Mamo. Władyś. Jakże ja będę umierać, kiedy nie żyłam ja wcale? Ojcze, mów prawdę. Co matce jest? Trzeba ją ratować? O, matka zirytowała się. Na mnie, jak zwykle. O getry. Że ja nie takie wkładam, że moje palce jak patyki. Och, przecież jej nie wolno irytować. Doktor Gerhard mówił, że dla niej irytacja to śmierć. To moja wina, moja. Powinienem być z nią stale, a ja ją opuściłem. No, czegoś tak gadacie o mnie, jakby mnie już nie było. Siadajcie, z czego stoicie, jak cyprysy nad sarkofagiem. Sarkofag, o, chustki do nosa potrzebuje. Gdzie moja torebka? Proszę, Eciu. Tu jest. Dziękuję, Adam. Dziękuję, przyjacielu. No cóż ty znowu. Bardzo proszę. Przepraszam. A otóż go macie. Wyświadczył łaskę, a potem przeprasza. No tak jest. Czy ja nie wiem, że to święte serce? Nikt może tak go nie ceni jak ja. Tylko cóż, nieszczęście. A nie ma co. Teraz za późno. Chwała Bogu. Znalazł on sobie tę kwiatkowską. Nie krząka, Adam. Ja przecież bez złego zamiaru. Tobie dobrze, mnie dobrze. Szkoda, że wcześniej nie domyśliliśmy się. Ale mieux vaut tard que jamais. Dzisiaj rozgniewałam się na Adama. Zanadto niosłam się, to prawda. A to dlatego, że mnie było bardzo boleśnie. Boleśnie, że nikt nic nie zauważa. Przecież ja zmieniłam się. Ja bardzo się zmieniłam. A wszyscy do mnie, jakbym ja była ta sama. I dziś od rana przychodzę do Marty, do córki. Chciałam powiedzieć jej coś bardzo ważnego. Wczoraj ona wpadła do mnie na chwilę i zaraz leci. Ja nic, żadnych wyrzutów, nie zatrzymałam jej. Chociaż samej nudno. Tylko powiadam, Marciu, jutro do ciebie przyjdę o 11:00, bądźże w domu. No i przychodzę. Święto w duszy niosę. Bez szczypty żalu, no nic. No i cóż zastaje? Dom pusty. Tylko sługa arogantka gwałtem zaczepki szuka, żeby pani starszej dokuczyć. Przykro. Myślę, córka zadzwoni zaraz, póki ja jeszcze nie rozstroiłam się, przeprosi. Zaraz, mamo, przyjdę. Nie. Dzwoni Adam. No, żeby choć ucieszył się, że ja przy telefonie. Nie, o córkę pyta. Przykro. Ale ja jeszcze nic. Każę jemu przychodzić, bo getry ciepłe dla niego zrobiłam. No proszę, powiedzcież sami, czy miałam ja prawo spodziewać się, że on zauważy? No, sami powiedzcie, oczy bolą. On po całych dniach z Kwiatkowską. I do teatru z nią, i do kościoła z nią, i wcale się o mnie nie troszczy. A ja raptem 2 tygodnie siedzę, resztę oczu tracę i getry jemu robię. W takiej chwili, kiedy on ani dba o mnie. Toż to zmiana, to ślepy by chyba zauważył, że wielka jakaś zmiana zaszła. No i cóż, myślicie, że chociaż drgnął? Nie ma co wzdychać, Adamie. Zrozum, ja ciebie nie oskarżam, ja tłumaczę się przed tobą, przed synem i przed synową. No więc owszem, on bardzo dziękował, zabrał się te getry przymierzać. Takie same jak zwykle duser, ale zapytać, no, co z tobą? Pokaż się, kobieto, ty jesteś inna, nowa. Jakaś to tajemnica, jakie czarodziejstwo przemieniło ciebie w człowieka. Nie, on wszystko po dawnemu przymierza, zachwyca się, dziękuję, jak gdyby to naturalne było. Jak gdyby to nic wcale oznaczać nie miało. Drodzy moi, no, wy znacie mój charakter, moje życie. No, ty szczególnie. Ja ciebie pytam teraz, Władysiu, czy mogłam nie rozgniewać się i nie szaleć?
On mówi, matka zirytowała się, że getry nie tak wkładała. Ale tam nie o getry głupie chodziło i nie o ręce. Chociaż i rąk takich drewnianych cierpieć nie mogę swoją drogą. Ale o ślepotę jego, to że nigdy nie widzi we mnie tego, co jest najważniejsze. Mamo, nie podniecaj się, ja proszę. Niesłusznie twierdzi, że nikt nic nie zauważa. My z Jadwigą ostatnio bardzo się niepokoimy. Te twoje zadyszki, wypieki nie podobają się nam zupełnie. Kiepskie czarodziejstwo, choroba. Jeżeli za cenę zdrowia masz być dobra i wyrozumiała, to już lepiej bądź zła, moja mamo. To co ty mówisz? Ładnie. Wypieki? To ja miewam teraz wypieki? No, daj mi lustro. Czy to wypieki? Może, ale to chwilowe. Zresztą wszystko jedno. Niech będzie wypieki. W każdym razie muszę jechać do Królewca. Do Królewca? A po co do Królewca? A dziwni ludzie. Jak Boga kocha. Przecież chorobę we mnie widzicie. Nic tylko chorobę, prawda? To podług was cała zmiana, czyż nie? No więc jeżeli choroba, to trzeba leczyć. I chyba z 10 razy w ciągu dzisiejszego dnia od was, że samych słyszałam to nazwisko doktor Gerhard. Gdzież on jest, jak nie w Królewcu? No oczywiście, że tak. Bardzo, bardzo słusznie, znakomity lekarz. Świetnie matce wtedy poradził. Mama do niego ma zaufanie. No, bardzo słusznie, bezwzględnie należy pojechać. Ja ciebie po to, Władysiu, kazałam zawezwać, żebyś mi przez swoje stosunki ułatwił natychmiastowy wyjazd do Królewca. Muszę zobaczyć doktora Gerharda. Ależ, mamo, droga, nic łatwiejszego. Zaraz, jutro zacznę załatwiać. Jednak, czy to dobrze, żeby mama jechała sama? No, ja niestety nie mogę, może by tak z ojcem... Co? Z ojcem? Oszalałaś. Sama. Tylko sama pojadę. No, dosyć już o moich sprawach. Co u was, Władysiu? Zuzia zaczęła uczyć się angielskiego. O, bardzo dobrze, bardzo rozsądnie ze strony Jadwigi. Ja już dawno uważam, że ona doskonale malców chowa. Niby zabawki, rozrywki, a co roku jakiś postęp. No, chodź tu bliżej, Jadwisiu. A co pani Katarzyna porabia? Dziękuję. Moja matka ma się nieźle. A czy to prawda, że w głowach jej łóżka, odkąd ojciec nie żyje, wisi szarfa z czarnej krepy? To pewnie Marcia. Marcia. Mamo, przepraszam. Och, gdybyś wiedziała, jaka jestem zmęczona. Ta Mira to wariatka. Gdzie ona mnie zaciągnęła? Na Pragę do jakiejś kabalarki. Zakochała się. I chcę na gwałt wiedzieć, co z tego wyniknie. Siadam. Nóg nie czuję. Mira taka była podniecona po tych wróżbach. Nie pozwoliła mi wziąć taksówki. Pędziła mnie cały ten piekielny szmat drogi piechotą. No, dzień dobry, matuś. No, jak się czujesz? Och, ale śpiewać, mamusiu, to ja i tak bym dzisiaj nie mogła, bo o... No, widzisz? Jak to dźwięczy. A. Moja droga, ja nie przyszłam dzisiaj wcale zaganiać ciebie do śpiewu. Z inną sprawą przyszłam. Ależ, mamusiu... Z moją własną. Nie, mamusiu, to nie są wykręty. Naprawdę zachryplam. A podobno, mamusiu, chcesz pojechać do doktora Gerharda? Tak. Pojadę do Gerharda. O tym właśnie chciałam z tobą mówić, ale ty widać nie chciałaś. No to teraz, matuś, pomówmy. Jeżeli to tylko do mnie sprawa, to oni wszyscy wyjdą. Jak chcesz. Władysiowi właśnie wszystko już powiedziałam. Chodź na co, Władysiu. Niech ciebie ucaluję. A dziękuję, kochanie, dziękuję serdecznie, że przyszedłeś. Za wszystko dziękuję. Mamusiu. Tobie także, Jadwigiu, dziękuję. A jeżeli co złego przypomni się, zapomnij. Ja już teraz wiem, że złego pamiętać nie warto.
twój matuś. O, tak będzie wygodniej. Jakie masz chłodne nogi. Okryję cię. O, teraz ciepło? Pokaż puls. Dlaczego tak gorączkowo oddychasz? Czy jechałaś windą? Z pewnością biegłaś do tramwaju jak na pożar, a o lekarstwie przy śniadaniu zapomniałaś. A czemu nie spróbujesz czesać się z przedziałem z boku? Za surowo wyglądasz. Takie puszyste masz włosy. A tak? Uważasz, że lepiej byłoby z przedziałkiem z boku? Czekaj, no tak. No. Nie, nie, mamo, nie wstawaj. Popatrz w lustro, no widzisz? Nie powinnaś zacierać naturalnego układu twoich włosów. Masz tak jak twój ojciec z lewej strony czoła, taką zatokę we włosach. To bardzo właściwie jest ładne. Czy ciebie kto w tę zatokę całował? Podejrzewasz mnie o romans? Przyjdziesz do mnie po obiedzie? Wtedy pomówimy. Dzień dobry, Paweł. Przepraszam za najście. To Marcia zmusiła mnie, żebym została. Na nią, mój kochany, gniewaj się za samowolę. Ależ, cóż znowu. Prosimy, prosimy. Tutaj, mamo, na fotel. Dziękuję. Proszę, Sabino, obiad. Proszę podać majonez do przekąski. Ojej, rozlała się. A nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Proszę. No, ja zawsze zlizuję. Cicho bądź. Jakie niemądre żarty. Tak, Zbysiu, ty zlizujesz majonez, a ja przez cały miesiąc oblizywałam się, patrząc na puszkę kawioru. Ojej, to babcia Lizu. Zbysiu. Tak, mój drogi. Kiedyś jakiś żołnierz, wracając z pułku, aż z samego Taganrogu, miasta mojego dzieciństwa, zapukał w Warszawie do mieszkania ciotki Luizy. Otwieram, patrzę, soldat. A on, panienka taka i taka, gościniec przywiozłem. Otwiera kuferek drewniany, podaje paczkę, blaszanka kawioru i halwy tureckiej. Rzuciłam się na szyję soldatowi. To jest tamtąd, naprawdę, aż tu Luiza wchodzi. Ach, mnie nie szarpnie, oszalałaś, zapominasz o wstydzie, wylino chłop, Rosjanin, obcy człowiek. A w ten czas zbuntowałam się. Nie Rosjanin, nie obcy. A zresztą wszystko jedno, niech nawet diabłem będzie, bo z tego miasta on przyjechał, gdzie ja byłam szczęśliwa. Musiałam za to grobu Agamemnona nauczyć się na pamięć. Halwę prędko zjadłam, a kawioru nie ruszyłam chyba z miesiąc. Wydawało mi się, że jeśli puszka pełna, cały Taganrog jest ze mną. Po miesiącu nie wytrzymałam. Otwieram, a tu kwas bucha w nozdrza. Puszka stała w szafie, zepsuł się kawior. I Taganrogu do Warszawy nie dało się sprowadzić. To zupełnie jak mały sknerka, co schował jabłko do kuferka. Ja wiem, że niedobrze postąpiłam, kochanku. Jeszcze jak wiem? Bo całe moje życie było takie nędzne jak ta historia z kawiorem. Siebie zadręczyłam i celu nie osiągnęłam, a wszystko przez zawziętość w tęsknocie niedorzeczną. Czegoż ty, Elciu, tak niesłusznie siebie sądzisz? A jakież jeszcze cele było osiągać? Dzieci, chwała Bogu, na ludzi wyprowadziłaś. I to nie na tuzinkowych, a
Wszystko własnymi siłami, w trudnych warunkach. Poczciwy ty mój. Przecież niesamotność jest przeznaczeniem człowieka. Czegóż więc koniecznie wydzierać się z tuzina? Wariacja czysta. Pieczeń, proszę pani. Mamusiu, ja proszę z cebulką. A czy ty jesteś pierwszy? A babcia, gość? Daj spokój, Paweł. To już jest kłód głodny. Jak ja tam gość? Wstyd byłby mnie w tym domu za gościa uchodzić. Poczekaj, mamo, salata jest z octem. Sabino, proszę przyrządzić dla pani starszej z cytryną. A nie trzeba, Sabino. Nic się nie stanie, jeśli raz zjem z octem. No, to jeżeli mamie ocet nie szkodzi, może winka czerwonego napijemy się. A nie, Pawełku, Edziu. Co to nie? Tego nie wolno tobie robić. No jakżeż to? Godzinę temu serce waliło, że o parę kroków słyszałem, a tu raptem wino. Paweł. Nie wolno. Adam, mówisz, nie wolno. Czy wy wiecie, co o moim dziadu Napoleończyku w pamiętnikach jednego legionisty napisane? Na własne oczy w bibliotece czytałam. Odważny jak lew, na ból dziwnie wytrzymały. Rangi zaś wyższej ponad kapitana, mimo że jeden z najwytrwalszych oficerów legii wysłużyć nie zdołał, bo trunków w nadmiarze używał i z pospólstwem na to w konfidencję wchodził. Ranga. Ranga szczęścia nie daje. Dziad tyle krajów, tyle bied, popijając w weselu ducha przemierzył i żył do osiemdziesiątki. Na ból dziwnie wytrzymały. Ot ja. Nie piłam, z pospólstwem nie wdawałam się. Prawda, wierności, jaką tam komu i czemu przysięgałam, dotrzymałam. I tchórzem nie nazwali mnie nigdy, ale czy na ból byłam wytrzymała? Nalewaj, Pawełek. Rangi i tak nie wysłużę. Za to może wytrzymalsza się zrobię. A, zdrowie mojego dziada i jego pospolitej kompanii. Babciu, ten twój dziadek to był bardzo fajny. Ja też chcę wypić. Babciu, poproś tatusia. No przecież za Napoleończyka harcerze chyba mogą. A Paweł, mój drogi, zrób to dla mnie. Nie wiadomo, kiedy znowu do was na obiad przyjdę. No ale i dla Zbysia. No to... Edziu, no przestań, Edziu. Edziu. Dwa imiona. Dwa życia. Róża w Taganrogu od czasów ciotki Luizy Ewelina. A nie gniewaj się, Adam. Ja wiem, że ty z dobrego serca. Boże mój, co to się z nią dzieje? Proszę się stuknąć ze mną, babciu. Wnuk kochany, nakrzyczałam kiedyś na ciebie. Przepraszam. Tatusiu, co jest z mamą? Nie wiem, moje dziecko, nic nie wiem. Nieraz przecież chorowała i nawet z Bogiem pojednać się nie chciała, cóż dopiero z ludźmi. Elciu, wczoraj była niedziela. Może zachodziłaś ty na wotywę do tego kościoła, gdzie spowiednik jest taki mądry, co? Co mówi, Adam? Na wotywę? Nie zachodziłam. A po cóż mi wotywa i spowiednik? Ja w domu siedzę, a w duszy u mnie organy grają. Nabożeństwo odprawia się. Naprawdę. A cóż tu Pan Bóg? Z tym, co ja mam w duszy, i tak grzeszyć nie można. A jeżeli zgrzeszysz, jak ja dzisiaj zgrzeszyłam gniewem niegodna, natury od razu nie przełamiesz. To taki żal, taka skrucha. Ręce i nogi całować chciałoby się i prosić. Zapomnijcie, to ostatni raz było, ostatni. Boże. A wasza Sabina... Ogromnie się wyrobiła. Pieczeń tak przyrządzona, jak to jest kunststück. Czy to z polędwicy, czy z pierwszej krzyżowej? Aha, no i kartofelki wyśmienite. Przyznaj się, mamo, że twoje rewelacje o pradziadku to pod wpływem Boja. Zachciało ci się koniecznie kogoś odbrązowić. A ja wolałabym nie wierzyć w to, że pradziad był pijaczyną. Mój Boże... Śpiżowy komandor mego dzieciństwa. Ileż to wzniosłości Władyś naopowiadał mi o nim. A, nie nazywaj go pijaczyną. On, co zamierzył, wykonał. Nie o randze marzył, kiedy kraj porzucał. Marzył iść z tym Napoleonem do ostatniego tchu i szedł. Po trzeźwemu może by nie zaszedł.
Tak jak ja nie zaszłam z muzyką tam, gdzie marzyłam. Skrzypce to początek całego mego nieszczęścia. A co do dziadka, ci, co ten pamiętnik pisali, nie napisali wszystkiego. Trunki to nie była jedyna przeszkoda do awansu. Dziad pił, póki jej nie spotkał. Jak to? Kogo nie spotkał? A, Zbysiu, moje dziecko, pójdź do kuchni, przynieś mi szklankę wody. Dobrze, babciu. Póki nie spotkał Ines. A to było w Hiszpanii. Ale ona była kreolką. O, co znaczy? Z pospólstwem w konfidencję wchodził. Znaczy, szlachcic, oficer z kreolką się ożenił. Ale pradziad, kiedy kreolkę poślubił, pić przestał. Jeszcze szybciej, chętniej za cesarzem podążał, czując miłość swoją przy sobie. Proszę, babciu. A, dziękuję, dziękuję, kochana. Już nie trzeba. A jakżeś. Czy można inaczej dokonać wielkich rzeczy? Cierpliwość mieć, na ból wytrzymałość. A teraz dopiero rozumiem, dlaczego artystką wielką nie zostałam. Bo przez ośli upór, przez zawziętość z życiem w konfidencję nie weszłam. Mamusiu, przyniosłam doskonałe ciasto. Spróbuj. Aha, no. Mhm. A, no. Świetne, świetne. A, Boże, aż wstyd, jaka ja łakoma. Aż to zupełnie podobne ciasto jadłam, wiesz, u kogo? No, u tej maniuty psarulaki. No, tej Greczynki z Taganrogu. A skąd u nich kejk angielski? Sama powiedz. Gorące. Jakie to zabawne, że ja tych ludzi takich dawno zapomnianych, a cóż to za ludzie byli? Lalki moje dziecinne, maniuta, że ja ich tak widzę, jak gdybym wczoraj żegnala. Cały dzień dzisiaj widzę czasy, rzeczy, miejsca tak dawno minione. Co to znaczy? Czemu wszystko naraz wraca do mnie? Aha, wiem. No to bywa przed podróżą. Ja jadę do Królewca. Przed podróżą człowiek zawsze mimo woli rachunki jakieś robi z przeszłością. A propos rachunków. Adam. A proszę cię, Heciu, proszę. Proszę ciebie, chodź teraz do mnie na czarną kawę. Od razu obliczymy, co ja jestem tobie winna, co ty mnie. Odjeżdżając lubię zostawić wszystko w porządku. Nie, nie, nie. Mamo, zostań jeszcze trochę. Nie można od razu tak zrywać się po jedzeniu. Chodź lepiej do mego pokoju. Położysz się, wypoczniesz. Ja babci pokażę sztuki flapa. Hej. Czy babcia była na bracie diable? Cicho ty, bracie diable. A może mama u nas kawy się napije? A nie, pójdę już, Paweł. Bardzo mi dobrze z wami, ale nie zatrzymujcie, przecież ja wyjeżdżam. Właściwie ogromnie mało czasu zostało. Ale Ciu, nie sądzę, żeby Władysiowi tak szybko udało się formalności załatwić. Może zostaniesz jeszcze z kwadransik. Miło tutaj. Nie, pójdę. No bo puść mnie. Czy nie możesz zrozumieć, że nie wolno mi stracić ani jednej chwili? Paweł, czy może Marta odwiedzić mnie jeszcze dzisiaj? Pozwól. Ja proszę ciebie o to. Ścierpnięta. Ja tego nie zniosę. Znaczy już nigdy w tym domu nie obejdzie się bez histerii. Jak matka raz w życiu okazała się rozsądną, miłą, normalną kobietą, to teraz ty musisz być wariatką. No o co ci chodzi? Jeżeli lękasz się o jej zdrowie, to trzeba było patrzeć, jak jadła, jak piła. No przecież to dalibóg rozkosz patrzeć na taki apetyt u staruszki. Co takiego? U jakiej staruszki? No awantura arabska, słowo daję. No naprawdę rozum tracisz. No toż tłumaczę wyraźnie, twojej matce młody może pozazdrościć apetytu, temperamentu i zdrowia. No. Uspokój się już, Marteczko. No, wstyd, taka duża dziewczyna. Moja matka nie jest staruszką.
Dokąd ona śpieszy? Dokąd tak śpieszy? Wygodnie ci, Elciu? Tak, dobrze. Nie masz tego konny ekwipaż. Pamiętam, Julia, kiedy za tego bogacza czerepachina wyszła. Pyszne miała zaprzęgi. Zimą patrzysz, pędzi w trójkę rysaków pod siaską. Kolokolczyki brzęczą, aż na ulicę blask idzie. Latem znowu fajeton, dwa kasztany, jak ogóreczki zaprzężone i hejda do kąpieli nad morze, albo na futor jedziemy do niej tarantasem, samowar z nami, poduszki puchowe na noc. Po drodze nieraz ciotka Julia zatrzymuje kuczera, zlazi, spódnicę te swoje długie zbiera, a potem tuż na środku szosy przykucnie. Ja krzyczę, ciociu, ludzie idą, uważaj! A ona tylko odmie się. Jacy tam ludzie? Mużyki! I dalej bez żenady. Samowolna była bardzo. Dziad okropnie rozpaczał. Wieczorem siedzą podobno z kamratem powstańcem, z tym hajstem, zegarmistrzem przy beziku. Dziad jęczy, hańba. Jaka dyshonor, za Moskala córkę wydalem. W grobie spokoju nie zaznam. A tamten dogaduje. I za grobem nie zaznasz, bracie. A skąd ich było brać, tych Polaków? Jak później ojciec mój, sierota, weterański i młody człowiek Nikolajewskim reżimem w korpusie i kampanią krymską sterany w Taganrogu zjawił się. Nic dziwnego, że dziad zaczął bić i głodzić Sofii, matkę moją. Ona 15 lat wtedy miała, żeby za tego Adolfa Żabczyńskiego wyszła. No a teraz ot, popatrz. Polska. O. Nie bardzo ja ją tam Adam lubiłam. I matkę moją, i mnie przymusili do niej. Sofii. Przecież ona za Saszą Boboleńskim przepadala i nigdy do ojca mego nie przyzwyczaiła się, chociaż on człowiek był wieczny jemu pokój, szlachetny, wykwintny, pan prawdziwy. Tylko smutny, ludzi nie znoszący. A ja? Tyle mego szczęścia było, co w Taganrogu. Aż tu raptem powiadają. Taganrog, Azja. Koleżanki, nauczyciel, chłopaki. Jakie tam były. Żorżik, Pietia i Kolka. Jak on na okarinie pięknie grać potrafił. Wszyscy oni wrogowie, barbarzyńcy. Znaczy się Moskale. Tak od dnia na dzień kazano całą moją radość, dzieciństwo moje porzucić i do Polski wracać, do której dziadowie tęsknili. Dla nich ona była krajem szczęśliwym, bo dość. A dla mnie czym? Wygnaniem. Siedzibą ciotki se kutnicy. Radzę. Kiedy już przyjechałam do tej Warszawy, nieznajomej, przeciwnej, do niczego miłego niepodobnej. Jeżeli rozgniewałam się bardzo na kogo, wiesz ty, jak go przezywałam w myśli? Asmodeusz, skatin ojczyzny. Ciu, i po coż to ty teraz wywlekasz? Jak tam w myśli nazywałaś, tak nazywałaś, a przecież zawsze byłaś prawą Polką. Prawą Polką? Przypomnij sobie, co powiedziałeś. Przekora i pycha sprowadziły ciebie do Polski z powrotem. Święta prawda. Tylko przez przekorę i pychę z Rosji do Polski dążyłam. Ale teraz... A teraz jadę z tobą tymi ulicami. Nieładne one. Nic tu nie ma malowniczego w tym mieście, ani bogatego. I czuję, co ty powiesz, mój drogi. Ja czuję, że mogłabym umrzeć za nie. Za każdą cegiełkę tej Polski gotowabym z radością umrzeć. A, umierać. Lepiej żyć.
Boga mając w duszy. Szkoda, szkoda, że to już koniec. Tak przyjemnie patrzeć na świat, kiedy serce dobre. Właściwie to ja mało świata zaznałam. A mieliśmy robić rachunki. Otóż ja w tej chwili mogę tobie dać na ten wyjazd do Królewca 100 złotych, z tym, że do następnego miesiąca odłożysz tyleż na fundusz wakacyjny, bo do Truskawca trzeba będzie pewnie wyjechać, a u Władysiów teraz sytuacja no, przejściowa, na nich liczyć nie można. Co zaś do tej sumy z twoich akcji, na którą napisałaś mi upoważnienie, Kuśnierzowi zgodnie z poleceniem wypłaciłem 300, a tu zaraz kwit oddam. Dosyć tego. Chyba nie uważasz serio, że to ważne rzeczy. Jak to? Pewnie, że ważne. Sama zresztą chciałaś. A chciałam. Ja często czegoś chcę, a potem dziw mnie bierze, że ja mogłam chcieć takiej niemożliwości. Rachunki. Rachunki między nami. Ależ Adam, 40 lat małżeństwa. Ileż znowu lat potrzeba, żeby obliczyć, co ty mnie, a co ja tobie winna. Aha, jeżeli w tym sensie. Istotnie sprawa trudna. A dlaczego ty akurat dziś chciałaś to robić? No bo moje życie tutaj kończy się. Co? Życie kończy się? Elciu, ty coś ukrywasz. Czy może byłaś u doktora tutaj? Nastraszyli cię. Nie, to... Tylko, że u mnie stał się cud. To, na co zawsze czekałam, przyszło teraz. Co? A co przyszło? Jaki cud? No powiedz wreszcie. A pewnie znowu jakieś szaleństwo. A, owszem, nie myśl. Ja widzę od dłuższego czasu, że znowu coś w ciebie wstąpiło. Znowu? Nie znowu. Otóż właśnie nigdy tego nie było. To zupełnie jest nowe. Ale co? Ewelino, przestań już w końcu dręczyć mnie zagadkami. Nie, Adam, nie żądaj. Chcę strasznie powiedzieć i nie mogę. Widzisz przecież, że to jest nie w mojej mocy. Właściwie po co mówić? Tyle między nami było i zostaje tajemnic. Ty dla mnie, ja dla ciebie zawsze byliśmy tajemnicą. I to nawet nie było złe. Tylko nienawiść była zła. Teraz ja pojęłam, że tajemnic nie trzeba nienawidzić. Więc i ty tę moją ostatnią tajemnicę szanuj. Dobrze. Nie będę pytał. Ja także i to wiem, że darmo mnie kusić się ciebie pojąć. Żyj dalej po swojemu. A zresztą prawa nie mam. Odkąd nie mieszkamy razem, odkąd ty nie pytasz mnie o moje życie. To właśnie. Widzisz, sam przyznajesz. Od roku mieszkasz u Kwiatkowskiej. O, rozumiem, przyjaźniona, stara, ty stary i oboje z jednej gliny. Lubicie siedzieć przy herbacie, opowiadać sobie o ludziach, ten taki, ten owaki, a potem o Polsce, o społeczeństwie, która partia ma rację, jak w dawnych czasach, jak teraz. I proroctwa, i opatrzności boskiej, o obowiązkach obywatela, o młodzieży, a potem anegdotki, potem na odczyt razem, czy do kina, albo do kościoła w niedzielę, na obchody różne, narodowe, na imieniny do siostry, na mokotów. Ja rozumiem, no. Twoja ciotka Regina taka była w Nowym Mieście u rodziców, tak rezonowali, interesowali się, i Kwiatkowska taka sama, i na Mokotowie tak samo. Ty to lubisz. Tobie tego całe życie brakowało i teraz znalazłeś. No i cieszysz się i
odpoczywasz. Cóż ze mną, ciężko było. Mnie nie obchodzili ludzie, ja dzika byłam. Mnie obchodziła muzyka i mój ból, moje tęsknota i tajemnice. Ty, gdzie osiadłeś, zaraz miejsce zagrzałeś. Mnie zawsze ciągnęło gdzie indziej. Twój ojciec, burmistrz, dziad, Hraczkosiej, a moi wygnańcy, tułacze i z legionu obcego żołnierze. My z tobą nie para. Rozumiem i pretensji nie mam. No, to ważne, widzisz. Nareszcie nie mam do ciebie pretensji. A jakież tu rachunki być mogą, jeżeli pretensji już nie ma. My z tobą nie para. Tak. Ale czy dużo par na świecie? A żyją jednak po Bożemu. Wszystko, co powiedziałaś, jest prawdą. O Kwiatkowskiej, o naszych rodzicach. I to także prawda, że byliśmy tajemnicą dla siebie. Jedno tylko nieprawda. O nienawiści. Ty nienawidziłaś mojej tajemnicy. A ja twoją tajemnicę kochałem. Boże, takież to okropne, ja wiem. Ty wiesz, jak bardzo zdumiewałaś i zachwycałaś mnie przez całą moją młodość. Ty wiesz, jak cierpiałem dniami i nocami, jak pragnąłem ciebie zjednać, jaki byłem uległy. Ale czy wiesz, kiedy ja sprawę moją z tobą przegrałem? Kiedy ostatecznie w nicość zapadłem się, Ewelino. W ten czas, kiedy raz jeden w życiu, targnąwszy się na twoją tajemnicę, nie potrafiłem dłużej niż jedną noc wytrwać w nienawiści. A czy wiesz może, kiedy ja to pojąłem? Dziś rano. Obraziłeś mnie okropnie. Powiedziałeś, że ja umyślnie dziecko moje śmierci oddałem, żeby tobie dokuczyć. Dlatego, że ja w tej strasznej godzinie naszego synka nie bluźniłem w ślad za tobą, że pragnąłem ciebie natchnąć chrześcijańską pokorą. Była jedna taka chwila, że pragnąłem twojej śmierci. A, ejciu, ledwo to pragnienie ze łba przeklętego dostało się do serca i już przepadło. I kiedy tobie niedobrze zrobiło się, byłbym krew całą oddał za ciebie. Ale ty uśmiechnęłaś się do mnie tak, jak gdybyś mojej nienawiści sprzyjała. No, wiele zrozumiałem dziś rano. Adam, przebacz. Mnie serce kraje się, kiedy myślę o twoim życiu. Ale pomyśl ty także o moim. Mówisz, nie potrafiłeś nienawidzić. Ależ to właśnie szczęście twoje wielkie. Czy zastanowiłeś się, kiedy jak mnie ciężko, jak nieludzko było żyć z moją nienawiścią? A dlaczego ty, dobry i rozumiejący, nie wyratowałeś mnie, głupiej? Dlaczego bałeś się mnie, Adamie? Dlaczego? Dlaczego? Jakże ja mogłem ciebie od ciebie samej wyratować? Po co wdaliśmy się w takie okropne rozmowy? I tak nic już teraz poprawić nie można. Można tylko skończyć. Tak, Różo. Niedługo skończy się wszystko. Jeszcze tylko jedno możemy zrobić. Przebaczyć.
Jestem, mamo. Jak się czujesz? Czy wino nie zaszkodziło ci? Moja droga, nie ma co dłużej w bawełnę owijać. Dziś rano przyszłam do ciebie, żeby wszystko, co kiedykolwiek mówiłam ci o życiu, odwołać. Prosić ciebie, żebyś póki czas odmieniła swoje życie. Żebyś słów moich wszystkich i postępków, żebyś mnie całej zapomniała. Dlaczego? Wszystko ci opowiem. Muszę zacząć od mojej własnej sprawy. Ostatni mój pobyt w Ladysiu, kiedy oni jeszcze byli w Królewcu, więc przyjechałam do nich jak zwykle rozdrażniona. A więcej nawet niż zwykle. W Warszawie nie mogłem już wytrzymać. Serce zaczęło boleć jakoś po nowemu. Zaraz mamusia musi iść do doktora, mamusia źle wygląda, ja nie odstąpię. No i ja zatelefonował, głożył wizytę na zajutrz, no, idę. A Niemców nienawidzę, doktorów nienawidzę. Siebie zabiłabym za te wszystkie hece. A zdrowie, no, naprawdę niedobre. Wchodzę do gabinetu, a taki przysadkowaty prusak, tylko oczy blade, takie spokojne, takie bardzo czegoś mądre. A popatrzył uważnie, pyta się taka i taka, no, wiek, tam choroby. Raptem, czy z życia swego zadowolona? No, jakby piorun we mnie strzelił. Ach, ty taki owaki, myślę. A głośno, nie wiem, co to może mieć za znaczenie dla diagnozy. Może w Niemczech modne są takie blagierskie sposoby. Zresztą, jeśli pan ciekaw, tak, jestem bardzo z życia zadowolona. Moi przodkowie męczyli się dla ojczyzny, ja także nie traciłam czasu na głupstwa. Proszę się rozebrać, mówi. Posłuchamy serca. Tak. No, rozbieram się, a on tę głowę swoją wielką kosmatą kładzie na mojej piersi. Dreszcz mnie przejął. Strasznie się zrobiło. Odpycham, a on nie ustępuje. Wziął moje ręce jak w kleszcze. Patrzy w jego oczach skupienie, a na czole taka żyła wystąpiła. On słucha. No, cała zmartwiała, ucichła. Co on słyszy we mnie? Takie szmery i sprawy, których ja nie znam sama. Nareszcie puścił ręce, podniósł głowę. Wygląda, jakby wracał zmęczony z daleka. I uśmiech taki, ja nie wiem, taki chyba boski. Ach, so alt und so dumm ist noch immer dies Wesen. Pytam się, was to? Koma? Schwyciłam go za rękach i tarmoszę. A on gładzi mnie po ramieniu. Nie, nie, mówi, nie gniewać się tak, nie złościć. Nicht so immer grollen. Pan postępuje jak szarlatan. Marciu, żeby choć skrzywił się albo zasępił. Nic. Siadł przy biurku, obserwuje mnie. Czasami ojcowie patrzą tak na swoje dzieci z dumą, z podziwem, z litością. No, mehr Ruhe. Spokoju, spokoju. Und so eine wunderschöne Nase haben wir. Marciu, patrz. To jest moja fotografia z tamtych lat. Z lat Michala. Widziała się. Ten nos, ten prześliczny nos, któż to już raz powiedział tak o mnie, przy mnie. Jakieś to sprawy jedyne, nieziszczone, najlepsze i najgorsze zaczęły się od tych słów. Marciu, ty wiesz, Marciu... Matko droga, wiem, lepiej już skończ. Tamte słowa Michala. Więc kiedy on tutejszy, taki warszawski młodzieniec, zapatrzył się we mnie jak w zjawisko, kiedy ręki mojej szukał pobladły, to tak jakby, jak gdyby Polska pierwszy raz w ramiona mnie swoje przygarnęła. Odpocznij, nie trzeba się gorączkować. Nie przerywaj, nie mogę. O zdrajce tym Michale myśleć i milczeć, no nie mogę, no. Wszystko, cały mój los on mi odebrał, zdradził i świat zdradził razem z nim. Bóg, Polska, każdy dzień, noc, każda mnie później zdradzała przez 40 pustych lat. Nie wiem, żyje on czy umarł,
Do niedawna, wspominając go, przeklinałam. Dziś mówię, jeżeli żyje, pokój z nim. Umarł, niech mu ziemia lekką będzie. Dziś ja odpuściłam każdemu. Tak, 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 zbliżam się, Marciu, do najważniejszej rzeczy. Przez kogo? Dzięki komu mogę dziś odpuścić winowajcom i prosić, żeby mnie odpuszczono? Dzięki niemu, dzięki Gerhardowi. So alt und so dumm ist noch immer dies Wesen. Nie wiem, Marciu, jak zapłaciłam, jak wyszłam. Doktor odprowadził mnie do drzwi, to wiem, bo jeszcze jedno spojrzenie jego zapamiętałam, jedno dotknięcie, słowo jeszcze jedno. Położył rękę na moim ramieniu, przytrzymał mnie w progu, wzrokiem ciężkim objął, zaszeptał: Ruhe, Ruhe, mein Kind. Powiedziałam: dzięki Gerhardowi odpuściłam moim winowajcom i sama odpuszczenie proszę. Przestań, na Boga, mamusiu. Zaszkodzisz sobie. Byłaś dziś taka niezdrowa. Miejże wzgląd na nas, na mnie. Jeżeli rozchorujesz się, co będzie ze mną? Widzisz, to zawsze tak. Wszyscy wy dla mnie tacy. Boicie się, żebym nie zrobiła wam czego złego. Zdrowa, chora, zawsze ja dla was niebezpieczna, zawsze straszna. Adam mówi, nie umiałem ciebie nienawidzieć, kochanem. Przez noc jedną tylko nienawidziłem, chwilą jedną chciałem twojej śmierci. Trzeba było właśnie albo zabić mnie, albo obudzić z dzieciństwa mściwego, w którym zastygłam, kiedy Michał ledwie rozkwitniętą porzucił. Pomyśl, jak późno mnie obudzili. Czy zdążę jeszcze poistnieć trochę człowiekiem, trochę pobyć? Czy widzisz tę maszkarę 60-letnią, tę nieszczęsną karykaturę kobiety? Nie, 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 nie mów tak. Nie widzę, zawsze jesteś piękna. Cicho, nie kłam. Róży już nie ma. Jest uschnięty badyl. Ale to nic. Cud wszystko odmienia. Nie bardzo to wszystko rozumiem. Powołujesz się na cuda. Nigdy nie ufałaś Bogu. Nie pozwalałaś mi się modlić. Bogu. A czyż to Bóg? Cuda działa? Ja także nic nie wiem, chociaż nieraz chwaliłam się, że wiem wszystko. Ale myślę, cuda powstają chyba tam, gdzie i muzyka w ludzkim sercu. Czyż można wymodlić sonatę, pieśń, symfonię? One rodzą się same. Więc nie zapomniała się o muzyce. Uważa się nawet za cud. A czemu mnie każesz o niej zapomnieć? Ach, jak to trudno wytłumaczyć. No, wiesz przecież, co to dla mnie za tragedia była zawsze. Koncert Brahmsa. Z powodu braku techniki. Żebym tej okropnej pustki w sercu nie nosiła, znalazłaby się i do zdobycia techniki energia. A ty, o, pięknie śpiewasz. Głos, szkoła, styl, bez zarzutu. Jednak czegoś brakuje w twym śpiewie. Czy nie piszą o tobie krytycy śpiewaczka kulturalna zamiast zachwycająca śpiewaczka? Za późno, mamo. Za późno na to odkrycie, za późno. Paweł mnie kocha, nie mogę go opuścić. Paweł ciebie kocha. A czy ty od tej miłości lepsza, mądrzejsza stajesz się? Paweł lubi muzykę, Adam nie lubi. I tak samo ty przy nim, jak ja przy Adamie. Udajesz tylko człowieka, pustkę zapchać usiłujesz. Nie zapchasz, córko, serca nie oszukasz. Słuchaj mnie, ja już odchodzę. Nie wolno tak żyć. Z takiego życia wyrastają zbrodnie. Ja nie życzę Pawłowi niczego złego. Nikomu złego teraz nie życzę. On zapomni. Popatrz, twój ojciec jak o mnie zapomina z tą kwiatkowską. A ty idź, idź. Szczęścia twojego póki czas szukaj. Inaczej w śmierci nie zaznasz spokoju. Upiorem tu powrócisz, kobieto. Nie patrz tak.
chcesz odchodzić, szalona. Dokąd? A czy nie domyślasz się? Napisałam w zeszłym tygodniu do niego, czy mogę przyjechać. W sobotę o 5 po południu otrzymałam wiadomość. Czekam. Jadę uczyć się życia. Następnym razem powiedział, proszę przyjść uśmiechniętą. Przyjdę uśmiechnięta. Gwiazdy drżą, a one czego się boją? Żywi odeszli, umarli, zapomnieli. Trzeba było choć Martę zatrzymać. A duszno tu. Co to ja miałam zrobić? Miałam wyjechać. Nicht so immer grollen. Mehr Ruhe. Spokoju. Michał, mój drogi. Więc ty teraz z doktorem w Królewcu. Jakież to są ogrody? Tych ogrodów nie znam. Co ciotka powie? Że mnie nie ma tak długo? Michale? I króle nicht. Mój jedyny. O, nie tylko Adagio. Allegro. Giocoso. Dla naszej miłości za mało. Serce mam pełne uśmiechu, więc nie przemilczam niczego. Nie kradnę. Każda nuta brzmi jak pełnia księżyca. Wszystko jest we mnie. Tętno Michała w mojej piersi, jego ciepło w sercu, ruchę, mein Kind. Michał cały jest we mnie. Było to słuchowisko Cudzoziemka według powieści Marii Kuncewiczowej. Wystąpili Halina Mikołajska, Stanisław Zaczyk, Danuta Nagórna, Alicja Wyszyńska, Wacław Szklarski, Elżbieta Gertner, Karolina Borchardt i Jerzy Kamas. Adaptacja radiowa Marii Komorowskiej. Realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego. Reżyseria Zbigniewa Kopalki. Nagranie pochodzi z roku 1969. Autopromocja. Czy Polska mogłaby skutecznie pokonać Rosję? Nie dziś, ale w XVII wieku. Awanturnicze wyprawy na Moskwę i zuchwałe plany Dymitra Samozwańca opisuje w swoich książkach Jacek Komuda, gość najbliższego spotkania z cyklu Historie Alternatywne. O polskich szansach zdobycia Kremla i sarmackiej fantazji porozmawiamy też z Tomaszem Kołodziejczakiem i historykiem profesorem Andrzejem Karpińskim. Do udziału w dyskusji zapraszamy również Państwa. Spotykamy się w środę o godzinie 18 w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wstęp wolny. Audycja do wysłuchania na antenie Dwójki w sobotę 21 marca o godzinie 12. Do zobaczenia w muzeum. Barbara Schabowska i Mateusz Matyszkowicz. To się czyta. Andrew Miller. Przemyślny ból. Młody lekarz idzie na górę, niosąc torbę z zielonego rypsu. Pan Porter widział go dotąd tylko z daleka i to zaledwie raz. Dzielił ich wtedy cały dziedziniec opactwa. Padało, a Dyer stał pod nadprożem zachodnich wrót ze swym przyjacielem, czy raczej sługą, Marleyem Gamerem, chroniąc się przed deszczem.
Czekali na kogoś lub na coś. Pani Porter wskazała go palcem. To ten człowiek, powiedziała. Zachęcam państwa do słuchania. Paweł domagała. Od poniedziałku do piątku o 9:45. Musical od samych początków bawił, a dopiero z czasem nauczył się również wzruszać, poruszać i rozmawiać na poważne tematy. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Ten Cały Musical, w którym zaprezentujemy przeboje z naszym zdaniem najśmieszniejszych musicali w dziejach gatunku. Od rzymskich niewolników po mormonów będzie się z czego śmiać. Już w niedzielę o 13:00. Marcin Zawada i Jacek Mikołajczyk. Autopromocja. Dobry wieczór. W naszym programie drugim minęła właśnie 23:30. Przy konsolecie Roman Chomicz, mój znakomity kolega, a ja tutaj przy mikrofonie. Zapraszamy państwa do naszej audycji takiego nocnego bluesa z diabłem. Posłuchajmy. Somebody called me over my telephone.